11 kwietnia, niedziela. Rozpoczynam analizę weekendową spółek z indeksu WIG20. No i tutaj nie będziemy kierowali się, znaczy się w kolejności będę raczej przedstawiał alfabetycznie, natomiast musimy wiedzieć, że największy udział w indeksie mają w tej chwili trzy spółki z tych, które my omawiamy. Wyraźnie, znaczy się dwie pierwsze, czyli PKO BP i KGHM po około 12-13%. Potem około 10% ma spółka, no właśnie, uszło mi teraz myśli, PKN chyba, tak, a potem już pozostałe 8-6%. Także tutaj będziemy zachować kolejność alfabetyczną, ale też będę zwracał uwagę na to, o czym już wspomniałem przy indeksach, a mianowicie, że no właśnie te podstawowe, te największe spółki z indeksu WIG20 nie dają nam też właśnie takiej jakiejś czystszej informacji dotyczącej tego, co może się stać z indeksami. Po prostu też tutaj jest takie, no niektóre są na plus, niektóre są na minus. Rozpoczynamy zatem od Allegro. Allegro, mała biała szpulka. No, przebiliśmy połowę czarnego korpusu, a więc pora na kolejny opór w postaci otwarcia tego czarnego korpusu, a równocześnie poziomu 60 zł, czyli tego, jakie było minimum w debiucie spółki na parkiecie. No i na tę chwilę oczywiście mamy do czynienia z niczym innym, jak tylko i wyłącznie na razie z korektą. Aczkolwiek możemy tu już mówić o układzie, który w jakiś sposób no, upodabnia się do gwiazdy porannej, ale tu jak wiemy potrzeba również i potwierdzenia. A to co najważniejsze, to rynek wybił nam dołek tutaj ten właśnie na 60, tworząc jak gdyby, no można powiedzieć, pełen już gotowy impuls, ale teraz, no właśnie, czy w ramach korekty jakieś, nazwijmy to, fali, no trudno mi jest tu powiedzieć, że fali czwartej, bo tutaj nie mamy impulsu, tutaj mamy wyraźną trójkę, trójka w dół, trójka do góry, piątka w dół, no razem to tworzy większą korektę, tak, czyli tak naprawdę od tej strony patrząc Allegro powinno nie tylko zrobić taką gwiazdę ewentualną, nazwijmy to gwiazdę poranną, ale potwierdzić ją i rozpocząć ruch co najmniej do okolic tutaj 90 zł, jeśli nawet nie na nowe szczyty. Tak to wygląda od strony tutaj tego, co wybudowało nam się od października, od listopada, tylko musimy też również pamiętać, że jest to wykres, który zawiera no, tak mało danych, że tutaj trzeba też brać jakiś margines błędu. Patrząc teraz na spółkę Allegro od w ujęciu dziennym, tutaj widzimy wyraźnie, tak, że mamy przed sobą opór w postaci 60 zł i tutaj ten opór wynika, tak jak już mówiłem, po pierwsze z dniu debiutu, minimum dnia debiutu na giełdzie, ale tutaj widzimy również na 3 tygodnie temu mniej więcej na tym poziomie, a więc na poziomie tego dołka mieliśmy no, taką konsolidację, z czego dwie sesje z wyraźnymi, dużymi obrotami. Te obroty w żaden sposób, nawet w najmniejszym stopniu, nie powtórzyły się już tutaj na dołku, czyli tak jakby brakowało już trochę podaży i to jest element, który może świadczyć właśnie o tym, że no tutaj ukształtował nam się jakiś dołek, z którego powstać może większy ruch, ale aby tak się stało, no to nie tylko musimy pokonać 60 zł, chociaż to już będzie dość takim no, mocniejszym trochę sygnałem, ale również tutaj potem wybić poziom 68,20. Kolejna spółka, oczywiście tak jak już wspomniałem, według alfabetu, nazwijmy to, to CD Projekt, no tutaj nic dodać, nic ująć, cały czas
jedziemy zgodnie z tym, co mówiliśmy już tutaj parę dobrych tygodni temu, a więc zmierzamy ku poziomowi około 120 zł, 125 zł. Tutaj jak widzimy, no na 140 mamy projekcje cenowe, równość fal, ale w te okolice jedziemy. Poprzedni tydzień wyraźna świeca podażowa z górnym cieniem, w tym tygodniu jak gdyby kontynuacja, aczkolwiek bez wybicia minimum, ale no to wszystko wskazuje na to, że tutaj raczej nie ma co się łudzić i spadamy, tak jak powiedziałem, co najmniej do tych okolic 120-130, jeśli nie, w ogóle rozpoczynamy, jeśli nie jesteśmy w ruchu, który sprowadzi CD Projekt do korzeni, że tak powiem. I właściwie nic dodać, nic ująć, bo trzeba było powtórzyć to, co w zeszłym tygodniu. Teraz patrząc na wykres dzienny, to widzimy tutaj ruch, który po tym właśnie, po tej korekcie, jak gdyby wykonał tu nam taki układ, gdzie można by się było dopatrzeć pewnego rodzaju impulsu. W związku z tym nie jest powiedziane, że poziom tutaj podwójnego dołka nie zostanie broniony i ruch nie pójdzie tutaj do poziomu 210, czy nawet do strefy na koronę na poziomie około 230. Ale to jest tylko na razie gdyby, bo na tę chwilę widzimy, że piątkowa świeca, również taka pinbarowa z górnym cieniem, a więc dalej jeszcze w dół. Także tu tylko może coś takiego się zadziać, ale to granie na to nie ma najmniejszego sensu oczywiście. No, wykres pokazuje wyraźnie, że na razie tu jest presja podażowa i tu się nic nie zmienia. Kolejna spółka to Dino. Na Dino mamy w tym tygodniu małą spółkę w rejonach tutaj tych szczytów, ale musimy zwrócić uwagę, że w tym szerszym kontekście no na razie mieliśmy A, B, C. No i teraz pytanie, bo oczywiście w tej strefie tutaj, ja może ją tutaj jeszcze zaznaczę. Aha. W tej strefie, zatrzymanie się w tej strefie może być oczywiście tutaj z lekkim nadbiciem, nawet może być jak gdyby elementem, częścią korekty nieregularnej po pierwszej fali spadkowej, bo znowu cofając się dalej, przypomnę już to, co wielokrotnie razy mówiłem. Tu od tej największej korekty dotychczasowej, czyli tam od tych poziomów tam około 125, poszedł ruch, który no w pewnym sensie ma znamiona pełnego impulsu, tak? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. W piątej pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I w tej piątej pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Więc sama trójka oznaczałaby, że możemy robić równe nowe szczyty, tak? Tylko po pierwsze, jesteśmy po na wybiciu na ostatniego potwierdzonego dołka. No i teraz pytanie, jak to się rozwinie, bo tak jak powiedziałem, zatrzymanie się w tej tutaj strefie w okolicy tych 270-275 zł, no i zmiana kierunku, no to będziemy mieli silną falę trzecią tutaj większego impulsu, która najprawdopodobniej będzie podążała w kierunku 130 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj widzimy, że mieliśmy impuls do góry, tutaj mamy trójkę, w związku z tym no spodziewać się tu też można jakiegoś ruchu, który też powinien no wybić co najmniej właśnie, tak jak mówię, ten szczyt tutaj 270 zł, ale jak upora się z tym, co tutaj jest najistotniejsze, a więc ta strefa i to nie w postaci naruszenia, tylko wyraźnego wybicia, bo to by był tylko jedyny symbol, jedyne wskazanie na to, że rynek na Dino chciałby pójść na nowe szczyty. Co może być tutaj pomocne w tym? No to jak widzimy, jak rusza, to tutaj jest jakiś układ, no albo tego jakiegoś takiej fali pierwszej schodkowej, albo układ, fala jakaś pierwsza, korekta pędząca. No wszystko to na razie, dopóki nie wybijemy poziomu 252, sugeruje no dalszy ruch w górę, a takie schodki przeobrażają się częściej w taki wyraźniejszy ruch w górę, także no moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić minimum, to właśnie wejść tutaj w obszar tej strefy, czy nawet delikatnie ją naruszyć, to nie jest wiele do wzrostu, ale to powinno być co najmniej, tak, i od tego zachowania się tu w tych rejonach będzie można, że tak powiem, jeszcze bardziej trafnie określić,
co dalej z tą spółką. Kolejna spółka to KGHM, który w tym tygodniu wyrysował takiego małego czarnego pinbara, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, no pytanie teraz, co stanie się dalej, ponieważ jest to jak gdyby taka mała szpulka z górnym cieniem, no mały pinbar powiedzmy, tak, ale on jest tutaj wyraźnie powyżej zamknięcia poprzedniego tygodnia. No i to wszystko tutaj, co tu się dzieje, jest też po układzie takim typowym A, B i C. Nic ponadto, same trójki, czyli za wcześnie, aby mówić tutaj o elemencie. Natomiast jeżeli kolejny tydzień przyniósłby nam tutaj czarną spadkową, no to będzie się szykował mocny, mocny zjazd według mnie, dlatego że tu już mamy podwójny dołek na tym samym poziomie, więc wybicie tego będzie groziło już silniejszym zjazdem. Teraz patrząc na wykres dzienny, no to tu widzimy, że mamy wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu, a więc teoretycznie no jest szansa na zmianę tego, ale właśnie do strefy, tu bym raczej partycypował w strefie tej, z racji, że tu mamy pewne szczyty, tu mamy lukę cenową, tu mamy jej retest, a więc taki układ, po który tutaj w piątkowym silniejszym spadku no można mieć już co do tego pewne wątpliwości, tak, ponieważ jeżeli spojrzymy tutaj na ten ruch, to tutaj mamy te takie jak gdyby korekty w locie, to może być pełen obraz całej korekty większej i po której może być spadek. No zobaczymy jak to jest, bo no w tej chwili, tak jak powiedziałem, z jednej strony mamy wybicie ostatniego szczytu, przedtem mieliśmy typowe układy korekcyjne ABC, no czyli tutaj może być po prostu korekta, po której pójdzie kolejny swing na nowe szczyty. Sytuacja dość niejasna, no tak to trzeba by było określić. Kolejna to PKO SA. Biała świeca, po raz kolejny dochodzimy do linii trendu, delikatny górny cień nam tutaj się pojawia, również strefa wynikająca, znaczy tutaj akurat narysowałem strefę, ale chodzi tu o połowę tego czarnego korpusu. No i pytanie co dalej? No jedyne co tu na banku widzimy, że po zatrzymaniu, tak, mieliśmy wzrost, w tej chwili ten wzrost z tego tygodnia jest na wyraźnie większym obrocie, więc tutaj jak gdyby no, rynek chce nam przebić tą strefę, ale jeżeli tego nie uczyni, no to będziemy mieli równoczesne z wyrzutką i wtedy, no, wtedy byśmy mogli, że tak powiem, iść w dół. Natomiast patrząc na wykres dzienny, no to widzimy wyraźnie korekty, równość korekt, tak? No i tutaj zatrzymanie i teraz znowu mamy równość korekt. No i bardzo prosta sprawa. Wybijemy poziom 70,28, mamy sygnał sprzedaży, no i lecimy w okolice 62 na dobry początek. Nie wybijemy tego, a natomiast pójdziemy dalej, mamy korektę pędzącą, to co w dużym, to w małym i będziemy pokonywali poziom tutaj tym szczytu na 75,40. A to oznaczałoby w tym ujęciu tygodniowym, no, że powinniśmy co najmniej wtedy atakować te okolice 85 zł, gdzie mamy początek tej tygodniowej dużej świecy spadkowej, gdzie mamy zniesienie 61,8% całego ostatniego swingu spadkowego, no i gdzie też w jakimś sensie występuje nam pewna strefa wynikająca tam z układu dziennego, który musielibyśmy, że tak powiem, szerzej obejrzeć. Kolejna spółka to PKN, Orlen. Na PKN-ie no, sytuacja nieciekawa, ponieważ po objęciu BES-y, jakie utworzyło się 3-4 tygodnie temu i utworzyło się nie w przypadkowym miejscu, bo na poziomie overbalansu, tak, czyli równości korekt, nie mamy jej potwierdzenia, ale też próba pójścia do góry, no spełzła na niczym, rynek ponownie tutaj odbił od tak zwanej strefy na koronę, bo tu ją naruszył, tu teraz odbił, mamy, powstał duży górny cień, mamy wyraźnie większy obrót, no jedynym plusem, jaki można ewentualnie dostrzec, to jest fakt tego, że po prostu korpus jest w kolorze białym, czyli cena zamknięcia była jednak mimo wszystko powyżej ceny otwarcia, więc jest jeszcze szansa, że będzie atakowany ten szczyt tego pinbara, no i gdyby to się udało, no to wybicie tego szczytu plus wybicie tutaj formacji objęcia osy, BES-y, no na pewno dałoby szansę nie tylko podejścia do poziomu 74 zł, ale i do poziomu tutaj wyższego w rejonach 85 zł do tej strefy.
I tego bym osobiście nie przekreślał, ale widać, że sytuacja jest tutaj dość trudna. Teraz patrząc na wykres znowu dzienny, no to mamy układ z korektą pędzącą, tak? Zejście w trójką do góry, wybicie tego swingu, powrót do szczytu tutaj tego pierwszego swingu wzrostowego, pierwszego impulsu wzrostowego. No i rynek na razie to, co utworzył, to może nie, że korektę 1 do 1, ale na razie jest to taki układ jak gdyby korekty pędzącej. Dopóki nie wybijemy tutaj poziomu 63-36, no cały czas jest możliwy i znaczy tak musimy patrzeć ruch wzrostowy, ponieważ jesteśmy tu wyraźnie w trendzie wzrostowym. Mamy coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. I tutaj w tym mniejszym ruchu też mamy na razie wyższy szczyt. No i zobaczymy teraz, czy będzie wyższy dołek, czy go nie będzie, czy ewentualnie właśnie dojdzie do wybicia 63-36, no bo gdyby tak się stało, no to mamy ewidentnie po zejściu w dół pierwszą piątką, jakimś pierwszym impulsem, bo tutaj jest raczej coś w układzie takiej piątki, bym powiedział, no po piątce trójka na dół i do góry jako korekta i robimy nowy impuls, czyli spadamy w okolice 54 zł. A patrząc z tego szerokiego wymiaru, no to oczywiście w głowie mamy poziomy poniżej 37 zł. Ale tak jak powiedziałem, na razie tendencja wzrostowa i pierwszym tym elementem będzie to, czy rynek wybije nam poziom 63-36. No i kolejna spółka to PKO BP. No i tutaj na wykresie tygodniowym doji nic nie wnoszące, drugie troszeczkę niżej położone niż to pierwsze, ale to wszystko jest na razie taki obraz, jak gdyby, no powiedziałbym, jakieś korekty, tak? Ona może się przekształcić w ruch spadkowy, no, wystarczy do tego, ale potrzeba właśnie. Wystarczy, ale potrzeba tej czarnej świecy spadkowej. Na razie jesteśmy w tendencji wzrostowej i tego się trzeba na razie trzymać. Patrząc tutaj na wykres dzienny, no tutaj również widzimy, tak? Tak jak na właśnie PKO SA, tak samo PKO BP, banki, czyli banki mają tą, nazwijmy to, zdolność do dalszego wzrostu, ponieważ tu po zejściu, które nie wybił ostatniego dołka, a więc był korektą, mamy ruch, korektę pędzącą dużą 1 do 1, no i teraz jeżeli się przyjrzymy temu, to na tę chwilę mamy też również tu korektę pędzącą 1 do 1 w mniejszym, to co w dużym, to w mniejszym. I co, zobaczmy, teraz tutaj dolny cień, wyraźny dolny cień na piątkowej sesji i skokowo większy obrót, tak? Nie obrót tu na tej białej świecy, nie obrót tutaj gdzieś na tym pinbarze, tylko tutaj obrót, no, czyli tutaj nie było chętnych do sprzedaży, natomiast tu się pojawiło dużo chętnych do sprzedaży, ale pojawił się ktoś, kto się nie bał i kupował. I tutaj moim zdaniem jest to efekt tego właśnie, że no, znaczy efekt, no duże prawdopodobieństwo, że tak jak powiedziałem, duża korekta pędząca, mniejsza korekta pędząca i ruch do góry. A przypominam, że PKO BP jest spółką o największym udziale, ponad 13% udziale w indeksie. A każdy ruch do góry ten udział będzie tylko zwiększał, a nie zmniejszał. Także to jest właśnie ten element, który pokazuje nam, że rynek no, nie do końca nawet w postaci tych spółek jesteśmy w stanie wierzyć, bo zobaczmy takie PKO SA, co prawda z dużo mniejszym udziałem, ale raczej prowzrostowo. KGHM, no nie wiem, ale na razie też jest, no tylko jest na razie jedna piątkowa jakaś sesja spadkowa i to po wybiciu ostatniego potwierdzonego szczytu, więc tutaj też na razie trzeba patrzeć, że jeszcze jest prowzrostowo, a KGHM jest znowu tą spółką drugą z udziałem 12 z małym haczykiem procent. PKO też, natomiast Allegro trudno powiedzieć, CD Projekt spadkowy, Dino nie wiadomo, PKN, no wygląda na spadkowy, wygląda na spadkowy w każdym razie, ale no dopóki też nie padną te pierwsze, najbliższe, że tak powiem, ważne z układów dziennych wsparcia, no to jeszcze też nie wiadomo. Czyli tu te spółki też nie są jasne i jak tak jak niektóre z nich są na bardziej, jak gdyby się przechylały ku spadkom, tak znowu równoważone jest to przez nich, tak jak PKO BP na przykład, na wzrosty, tak? No i zostało nam PZU. No i na PZU jest, na wykresie tygodniowym mamy objęcie Bessy. Natomiast to, co znowu, jeżeli chodzi o, i to nie w przypadkowym miejscu, bo po pierwsze tutaj na strefie, po drugie mniej więcej w rejonie tego poprzedniego szczytu, a więc tutaj szansa na utworzenie podwójnego szczytu. To natomiast, co niedźwiedzia może niepokoić, to fakt, że ta spadkowa świeca, a więc czarna świeca jest na ponad dwukrotnie większym obrocie od białego. No, prawda jest taka, że
to na białej świecy powinniśmy mieć większy obrót niż na tej czarnej, spadkowej. Jeżeli miałoby być to takie, no powiedzmy, pewniejsze objęcie Bessy. Także przejdźmy, zobaczmy zatem, jak wygląda wykres dzienny. No i na wykresie dziennym widzimy, że mamy, tu mieliśmy poziom 34,70, tu mieliśmy poziom 34,64, czyli nie mieliśmy, że tak powiem, wyższego tutaj szczytu. Po zatrzymaniu na strefie i na overbalansie rynek nie wybił nam nowego szczytu i to jest zagrożenie, ale takim definitywnym, jasnym sygnałem, który wskaże nam, że mimo wszystko tutaj jest podwójny szczyt i kończymy tą zabawę ze wzrostami, będzie wybicie poziomu 31,65 w cenach zamknięcia. Dopóki tego nie uczynimy, to jesteśmy cały czas w układzie, gdzie mamy szansę na kolejny ruch wzrostowy do góry. I tu również, no tak jak mówię, no jest de facto na tej czarnej świece, zobaczmy, jaki jest około większy obrót, a nie ma jakiegoś tutaj wybicia, czy nawet, no bym powiedział, dojścia nawet takiego, do jakiegoś wsparcia ważnego, tak? Czyli tutaj, no, to bardziej się zmierza ku temu, że na tym spadku jednak duży inwestor, jakiś większy inwestorzy kupowania nie sprzedawali. No zaczynamy, tak jak powiedziałem, podstawowa rzecz, jeżeli nie wybije poziomu 31,65, to dalej idziemy w górę i patrzymy na te wyższe poziomy, tak jak tutaj mamy teraz dojście tutaj do tych 36, wydaje się, że powinno mieć miejsce, ponieważ tu jest strefa, która przyciąga jak magnes. To jest potrójny dołek, który został wybity i potem po próbie jego zanegowania znowu ruszyła stąd lawina, więc no uważam, że to jest taki jak magnes przyciągająca strefa i w związku z tym na tym poziomie 36 mam haczyk, powinniśmy się tutaj znaleźć. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20. Czyli innymi słowy, no jeszcze raz podsumuję, no jest element na dwoje babka wróżyła, są spółeczki, które no bardziej mają się jak gdyby ku spadkowi, może dają takie sygnały ku spadkowi, ale są też duże, z tym dużym potencjałem udziału w indeksie, które są ukierunkowane na wzrost. A więc no to tak samo jak cały indeks jest w konsolidacji i trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że można argumenty wyciągnąć za i przeciw, no tak samo spółki nie za bardzo chcą nam pomóc. Można jedynie znowu to odnosić, ale to jest takie psychologiczne podejście, że DAX, S&P przede wszystkim, amerykański indeks, ale DAX też są gdzieś tam na nowych szczytach, że one tam cały czas rosną, nazwijmy to, a my jesteśmy no, w głębokim, tam w dołku. I teraz no, trudno sobie jest wyobrazić, żeby te indeksy amerykańskie, DAX, mogły jeszcze, nie wiem, nieprzerwanie rosnąć dalej, jeszcze, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, nie wchodząc chociażby w jakąś większą korektę, a skoro trudno jest to sobie wyobrazić, no to też trudno jest sobie wyobrazić, jak nasz rynek ma rosnąć, skoro tam za chwilę co najmniej nastąpi większa korekta, no a przecież jak tam będą spadać, to my na pewno nie będziemy rosnąć. Ale to są takie niuanse, które z jednej strony faktycznie mają pewne no, podstawy w historii, ale z drugiej strony nieraz takie podejście było mylne. Także trzymać się najlepiej jest wykresu, który tu pokazuje i po prostu reagować na to, co się zadzieje na naszych wykresach. To by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.